Przenosimy się na Podlasie, także ze względu na miłość do kwiatów, krzewów i drzew owocowych starych odmian. Trafiamy do ogrodu na Drodze Słońca w gminie Sztabin, do raju Krystyny Kurne, która promuje ogrody permakulturowe. Jaka jest historia tego ogrodu? Nasza historia zaczęła się 23 lata temu mniej więcej, kiedy kupiliśmy to miejsce. Potem się sprowadziliśmy, a w tym momencie, kiedy kupowaliśmy, to tutaj był taki ugór, na którym się pasły krowy. Były tutaj chaszcze, teraz jest piękny ogród. W zasadzie ogród. Nie chaszcze, były kretowiska i trawa taka, skąpa trawka. Jaki miała Pani pomysł na ten ogród? Bo widać tutaj, że każda część ogrodu to jest właściwie taki osobny pokój, oddający inny nastrój. Przemyślała to Pani wcześniej, marzyła Pani, żeby właśnie taki ogród mieć? Powiedzmy, że ja marzyłam o własnej ziemi od dzieciństwa. Nie robiłam natomiast takich konkretnych planów, że tu będzie to, tam będzie tamto. Wiedziałam, że chcę mieć warzywniki, że wiedziałam, że chcę mieć owoce. No a mąż, że pracował całe lata jako ogrodnik w ogrodach ozdobnych, to chciał mieć swoją część ozdobną. I jak się wprowadziliśmy, to było troszeczkę tak poszukiwanie na ciemno. Kilka rzeczy wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że na przykład trzeba postawić żywopłot, posadzić żywopłoty. Tu jest dolina rzeki, tam jest taka rzeczka z tamtej strony. I jak tu zawiał wiatr, to wszystko wywiewało. I żeby tu utrzymać jakiś mikroklimat, to trzeba było zacząć od żywopłotów, a resztę to żeśmy sami zrobili tymi rękoma, tymi palcyma i w ogóle. I żeśmy sami, ogołociłam ogrody wszystkich znajomych i pociotków, nasadzonki, trochę żeśmy kupili. Jeszcze tych 20 kilka lat temu bardzo trudno było cokolwiek kupić. I tak po troszeczku ludzie czasami mówią, że musiałam wydać tutaj jakieś ogromne sumy, a nie. To było tak zbierane, kupowane, 2-3 roślinki miesięcznie. Dużo wysiewaliśmy sami i plan ogrodu powstał na bieżąco. Tutaj na przykład są jałowce z lasu. Zwykłe jałowce, które przyniosłam takie maciupeńkie, wyrwało mi się razem z grzybami. I mąż je kształtuje sobie, strzyże na pudelka, bo jednak ma te pozostałości po tych ogrodach pałacowych. Było bardzo, bardzo dużo ciekawych, właśnie takich, jak Pani mówi, starych roślin, które tutaj znalazły przytułek i rosną. Niektóre kupiliśmy i tak pomalutku, pomalutku, aż teraz wszystko zarosło. A propos takich starych roślin i dawnych odmian, także można spotkać tutaj wiele na przykład drzew dawnych odmian. Jakie to są drzewa i czym one się charakteryzują, bo one są z pewnością odporniejsze na choroby, no i dają owoce o zupełnie innym smaku. Dziękuję. Są te starsze odmiany, to głównie jabłonie. Tu jest taki region, że grusze słabo rosną, chociaż widziałam tam jedną starą gruszę, już na nią sobie zęby ostrzę, żeby wziąć z razy i zaszczepić na czymś tam. Są, ale głównie jabłonie. One właściwie mało wymagają pielęgnacji. Trzeba przycinać, bo się łamią gałęzie od czasu do czasu. Mają smak świetny. Są odmiany zimowe, które jak położę spokojnie na strychu, to jeszcze na Wielkanoc mam jabłkę. Swoje. Są odmiany wczesne, tak jak teraz papierówka, która dojrzewa. Są odmiany bardzo ciekawe, tak jak te małe, słodziutkie jabłuszka. Reszta, oprócz jabłonek, to jest wszystko myśmy sami zaprowadzili. Ale to, ja wiem, stare odmiany, no bez na przykład. Ja jestem taka trochę wiedźma, więc z bzu, z różnych ziół bardzo dużo korzystam. Z pokrzyw, ze wszystkiego właściwie tu wszystko jest. I teraz idziemy na przykład wzdłuż żywopłotu, który żeśmy sadzili. Pomidory też mam stare odmiany, ale to już kupione nasiona, które od kilku lat zbieram i sadzę u siebie. Są bardzo duże i bardzo plenne. To jest bardzo dużo życia. A życie to nie tylko owady, ptaki, ale też bakterie i różne inne. I to jakoś tworzy taką równowagę, taki mikroklimat, że rośliny nie chorują. A jeśli już, to wiem, że coś jest nie tak. Nie? Rzadko bardzo. A niech Pani opowie o ogrodzie permakultury jeszcze tutaj. Bo też permakultura ma tutaj swoje miejsce. Permakultura to takie brzydkie słowo, które się zastanawiałam, co to jest. Jak mi zaczęli mówić, że mam ogród permakulturowy, ale teraz już wiem i bardzo cenię. Raczej permakultura to jest podejście. To jest perma, to jest trwały, wieczny, a kultura, no to są dwa słowa, i kultura, i uprawa w angielsku. I chodzi o to, żeby uprawiać w taki sposób,
żeby gleby nie stawały się coraz bardziej ubogie, tylko coraz bardziej bogate. Ale to jest wszystko. To jest też układ przestrzenny, układ różnych warstw koło siebie. I można powiedzieć tak, że centrum, sercem jest człowiek. Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia!